mnie wychowywano w ten sposób, że sadzano mnie jako małe dziecko po południu zawsze na fotelu i ktoś czytał książkę. Z reguły to była babcia. I pamiętam, że jak miałam 4 lata, to katowano mnie krzyżakami. Czytano 4-letniemu dziecku krzyżaków, żeby dziecko, że tak powiem, nabrało trochę ogłady i kultury. I pamiętam z tych krzyżaków tylko jedną rzecz, że Zbyszko był taka świnia ostatnia, że Jagienkę w karczmie podtykał jej łyżką jajecznicę z tłustymi skwarkami. A ja nienawidziłam jajecznicy i tłustych skwarków. I potem jak trzeba było tych krzyżaków przeczytać już trochę dalej, to i Zbyszko nie był świnia, a jajecznica nie miała żadnego znaczenia.